Cześć, jestem Michał, a to jest kanał Przystanek Eksploracja. W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać opuszczony ośrodek wypoczynkowy. Zapraszam do oglądania. Udamy się najpierw do tego budynku po lewej stronie. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Zobaczcie, okna są już plastikowe, więc wydaje się, że ten ośrodek nie jest opuszczony od bardzo dawna. Bo w większości takie ośrodki, jak były opuszczane, przestawały istnieć w latach 90., to jednak stolarka okienna dalej była drewniana. A plastikowe okna świadczą już o tym, że ten ośrodek mógł jeszcze działać po 2000 roku. No proszę, czteroosobowy pokój. Więc tu widzę tylko puste szafki. Niestety nic więcej nie jestem w stanie opowiadać na temat tego ośrodka, ponieważ tak naprawdę natknęliśmy się na niego całkiem przypadkiem i nie mam zielonego pojęcia, co tutaj mogło być i do kogo mógł należeć ten budynek, w zasadzie ten ośrodek cały. Tutaj bardzo możliwe, że była jakaś taka sala, gdzie można było wieczorem posiedzieć, albo też stołówka po prostu. Wyposażenia tutaj za dużo nie zostało, ale ciekawe jest to, że zobaczcie. Tutaj wchodzimy do pierwszego pokoju. Ciekawe, zostało łóżko i ktoś tutaj chciał zrobić taką namiastkę cegły, więc taką tapetą oblepił, która już się tu odkleja. Zobaczcie tutaj, na samym początku myślałem, że te podpisy są zostawione jakoś niedawno, ale popatrzcie na datę. Beata 2000. Tutaj mamy jakiś ciekawszy pokój, farba na ścianach. Podejrzewam, że to był pokój dziewczynek. Smutna rzeczywistość, że większość tych ośrodków niestety upadła wraz z upadkiem zakładów pracy, do których należały. No trochę ciasno tutaj było, bo szczerze mówiąc, gdzie tutaj można było jeszcze jakąś szafkę wstawić. Wchodzimy do piwnicy. W piwnicy zawsze znajdują się najciekawsze rzeczy. Mam nadzieję, że i tym razem coś ciekawego znajdziemy. Arkusz spisu z natury. Co to może być? Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie za rok 1966. Tutaj nic ciekawego nie widzę w tej szafie. Co to jest? Lato 2003. Czyli tak jak mówiłem na początku, ten ośrodek jeszcze mógł być otwarty po 2000 roku. To jest zamurowane, ale dziwne. Okna, a za oknem mur. Tutaj chyba była stołówka. Tak coś mi się wydaje. Kolejne. Praca dzieci.
możemy przywiesić. A niestety zrobimy tak, żeby jeszcze trochę ta praca tutaj mogła być wystawiona. Mnóstwo tego tutaj, naprawdę, zobaczcie, na podłodze, wszędzie. Kolejny budynek. No, jakiś tutaj dużo wlep z alkoholi. Te jakieś kartki. Paletka z badmintonu. Jakiś kalendarz mamy. Rok 2005. No to już wiemy mniej więcej, z jakiego okresu jest ten budynek. W zasadzie ten ośrodek, kiedy został zamknięty. Taką mamy dzięki temu informację. Wchodzimy teraz do jakiegoś magazynu. Może coś tutaj znajdziemy. No, jakaś laleczka. Kolejne jakieś prace dziecięce.